Danuta Wałęsa i Lech Wałęsa u Elżbiety i jej kreacji uwaga zwraca jeden element. Danuta Wałęsa na spotkanie z Elżbietą II ubrała coś nietypowego. Też to widzicie? Lech Wałęsa dodał nostalgiczne zdjęcie z czasów spotkania z królową Elżbietą i obok męża na zdjęciu dumnie prezentuje się też żona ówczesnego prezydenta Polski. Danuta Wałęsa. Nie obyło się też bez wyróżnienia Lecha Wałęsy, który otrzymał order z rąk królowej. Jak wtedy odwdzięczył się Lech Wałęsa? Stwierdził, że trzeba w pałacu wymienić instalację elektryczną. Bo może dojść do pożaru, jak później się okazało, miał rację. Jak ówczesny pobyt wspomina Lech Wałęsa? Widocznie bardzo dobrze, bo właśnie dodał na Instagramie prezydent Walesa zdjęcie z 1991 roku, czyli sprzed 32 lat. Danuta Wałęsa na spotkanie z królową Elżbietą II ubrała długą, plisowaną spódnicę w kolorze srebrno-czarnym. Bystre oczy z pewnością zobaczą na niej ogromny kwiat. Do tego pierwsza dama dopasowała bluzkę w podobnym kolorze. Bluzka ma bardzo mały dekolt i widać na niej falbanki. Co więcej, bluzka ma przezroczyste rękawy zakończone mankietami. Na nogach prezydentowej widać czarne rajstopy i czarne buty na niskim obcasie. Według protokołu każda kobieta musi mieć na sobie rękawiczki na audiencji i u królowej. Co zatem zrobiła Danuta Wałęsa? Miała na sobie ledwo widoczne cienkie rękawiczki niczym z... Kropka rajstop. Co więcej, widać, że pod rękawiczkami Danuta Wałęsa miała założone bransoletki i pierścionki. Choć wyglądało to trochę dziwnie, to cała stylizacja wyglądała świetnie. Co dziwne, komentarze internautów pod postem na Instagramie Lecha Wałęsy nie skupiały się na wyglądzie jego małżonki, lecz na samym polityku. Niektóre wpisy są milsze, inne troszkę mniej, robotnik. Ale z klasą i powagą. Lecho, tak trzymaj, panie prezydencie, no trochę się pan zmienił. Wszyscy na świecie mają dla niego szacunek, zasłużył na niego po 100-kroć.